Drużyny młodzieżowe Akademii Piłkarskiej Champions i Neptuna Końskie ciągle trenują. Celem szkoleniowców jest rozwój indywidualny uzdolnionych piłkarzy. Chętni rodzice mogą w dowolnej chwili zapisać swoje pociechy na treningi piłkarskie. Trwają też zgłoszenia dla dziewcząt. Przyglądamy się przygotowaniom młodych zawodników z Końskich przed sezonem 2021-2022. Przygotowania idą pełną parą. Właściwie jeżeli chodzi o kategorie młodzieżowe, to nie ma takich jakby okresów przygotowawczych do sezonu. Raczej jest to cały czas ciągła praca z podziałem na mezocykle, mikrocykle i na materiał, nad którym pracujemy w naszych grupach młodzieżowych, aby rozwijać ich umiejętności. Cały czas staramy się to doskonalić, poprawiać, aby te efekty szkoleniowe były jak najlepsze. W Końskich odbywają się treningi dla wszystkich grup młodzieżowych od 4 roku życia. Od skrzata aż po juniora starszego. Dzieci do 13 roku życia trenują w AP Champions, po czym przechodzą do młodzików starszych Neptuna Końskie. Organizacje te ściśle ze sobą współpracują, a szkoleniowcy nieustannie chcą się rozwijać, by przekazać jeszcze więcej wiedzy i umiejętności młodym podopiecznym. Ponadto Akademia Piłkarska Champions Końskie odznaczona jest złotym certyfikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jako trenerzy staramy się podnosić swoje kwalifikacje. Chcielibyśmy tutaj wprowadzić zawód trener, żeby trener mógł się tu poświęcić, zaangażować, a nie do tej pory. Często bywa tak, że w klubach trener gdzieś traktuje tą pracę dorywczo, prawda? Jesteśmy na etapach rozmów, żeby nadal podnosić te kwalifikacje trenerów. Kolejni trenerzy biorą udział w kursach UEFA C, B i A. Także z każdym rokiem staramy się, żeby ta wiedza trenerów się poszerzała. Grupy młodzieżowe Neptuna i Akademii osiągają także sukcesy w rozgrywkach ligowych na szczeblu wojewódzkim. Do pierwszej ligi awansowała drużyna młodzików starszych, a piłkarze z rocznika 2009-2010 ze względu na poziom, który prezentują, także będą grać w nowo utworzonej pierwszej lidze. Jednak to nie sukcesy są celem szkolenia młodych zawodników. Samym celem szkolenia młodzieży nie jest osiąganie sukcesów w tej piłce młodzieżowej. Pewnie, że fajnie, kiedy one są, bo sprawia to dużo, dużo radości dzieciakom, ale i nie tylko im, bo rodzicom i trenerom i wszystkim ludziom, którzy są z klubem związani. Natomiast naszym głównym celem będzie, bo myślę, że nie zawsze było, ale na pewno teraz będzie nacisk na to, aby przede wszystkim doskonalić umiejętności indywidualne zawodników, skupiać się na ich indywidualnym rozwoju po to, żeby później mogli oni grać w drużynie seniorskiej, czy to w czwartej lidze obecnie, w której znajduje się Neptun, czy gdzieś wyżej. Akademia wprowadza w tym sezonie także innowacje w naszym regionie. Zajęcia piłkarskie dla dziewcząt. Wprowadzamy nabór na grupę dziewcząt. Już jest kilka chętnych osób, także myślę, że niebawem ruszy ten trening pierwszy, taki pokazowy, gdzie będą dziewczynki trenowały same. Bo do tej pory gdzieś mieliśmy pojedyncze piłkarki, ale one były w grupach chłopców. Nabór do drużyn młodzieżowych trwa cały rok. Rodzice mogą przyprowadzić swoje dziecko na trening w dowolnym momencie. O szczegółowy harmonogram treningów można pytać pod numerem telefonu 721 137 410. Wszelkie aktualności zamieszczane są także na stronie internetowej Neptuna Końskie. Link do niej znajdziecie w naszym portalu.